Oddajcie swój los Bogu. Szokująca wizja, przepowiednia, snowidzeckoskiego, a także to, że Ziemia nie należy do człowieka, do ludzi, a do kogo? No właśnie, czy to oznacza, że ludzie powinni się nawrócić powrót do Boga? Powrót do Maryi. Dzisiaj przedstawiam szokującą wizję przepowiednie. Niektórzy mówią kaznodziei jasnowidza Jackowskiego. No właśnie, czy to oznacza praktycznie powrót do religii, powrót do religii katolickiej. No była też taka przepowiednia, pamiętam, przedstawiałem, tak, że ludzie mają się nawrócić na wiarę i wtedy nastąpi zbawienie świata. Czy rzeczywiście o to w tym wszystkim chodzi? Dzisiaj przedstawiam szokującą wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. No, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, a niektórzy mówią nawet kaznodziei, bo Jasnowidz mówi o nawróceniu, żeby ludzie nawrócili się, jeśli chodzi o wiarę, praktycznie religię katolicką. No, muszę powiedzieć, że to będzie skomplikowane dla wielu osób, zwłaszcza młodych, bo ludzie są bardzo często roszczeniowi, Coś za coś. Bardzo ciężko, żeby praktycznie ktoś coś zrobił z własnego serca, jak nie ma z tego korzyści. Nawet te wszelkie akcje charytatywne, to one się odbywają dla takiego zaspokojenia swojego potrzeby, takiego ego. Nie, nie zawsze, nie wszędzie, ale takiego pomogłem, tak? A oddałem dałem bezdomnemu złotówkę, dwa złoto. Jaki jestem dobry, nie jestem przecież dobrym człowiekiem, bo przecież pomogłem, tak? Co z tego, że tylko raz na, na, na rok praktycznie pomożesz, albo tam w jakiś inny sposób wspomożesz, tak? W jakiś nieznaczący, a ile możesz więcej praktycznie od siebie dać. No, właśnie, i tutaj były słowa na temat tego, że ziemia wcale nie, na, nie należy praktycznie do ludzi do ludzi, którzy ją, którzy ją zamieszkują. No i to może być szokujące tak naprawdę słowa, no bo do kogo? A kto tutaj praktycznie zamieszkuje? No oprócz nas, ludzi, są też zwierzęta, jest też po prostu roślinność, no ale to mówi się, że po prostu kto jest tak naprawdę tym naczelnym, tak? Kto jest praktycznie tym ssakiem, tym po prostu tą istotą myślącą? No człowiek. No więc tu chodzi o kwestię tego, że ziemia do nas nie należy, że my jesteśmy tak naprawdę gośćmi na Ziemi, wypełniamy praktycznie tutaj pewną rolę, następnie umieramy i rodzimy się na nowo. Umieramy się praktycznie, rodzimy na nowo, że nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkowo, że wiara, nadzieja jest praktycznie w każdym z nas i powinniśmy oddać nasze losy Bogu. Powinniśmy oddać nasze losy Bogu, że zło zawsze będzie słabło. I teraz ym, tutaj ta, ta sytuacja, która teraz ma miejsce na świecie w związku z, kryzy z, z kryzysem z, e, ekonomicznym, z podwyżkami, z inflacją e, według jasnowidza, ona może doprowadzić do wibracji zła, jeśli chodzi o świat. Czyli tu wchodzimy już na takie kwestie religijne, metafizyczne, można powiedzieć troszeczkę jeszcze filozoficzne. I w tej sytuacji trzeba praktycznie oddać swoje problemy Bogu, czyli praktycznie modlić się, e, powrócić do Kościoła. No, jest to dosyć, znaczy ja absolutnie nikogo nie będę do tego zmuszał, daleki jestem praktycznie od tego. Przedstawiam pewną, e, pewne spostrzeżenia, tak naprawdę. Uważam, że no, e, nie można nikomu niczego narzucić, każdy powinien podjąć decyzję indywidualnie. Są też po prostu wyznawcy różnych religii, e, którzy, niektórzy mają awersję do religii i tak dalej, to jest inna sprawa. Natomiast według Jasnowidza Jackowskiego powinniśmy oddać nasze, logu, nasze losy praktycznie Bogu. Wtedy złopo będzie słabło, że jednostka, jeśli chodzi o pojedynczą osobę, nie ma takiej siły przebicia. Natomiast jeżeli po prostu chodzi o tysiące czy też miliony, jeżeli będą oddawać swoje losy Bogu, to wtedy nastąpi zmiana, jeśli chodzi o społeczeństwo zmiana jeśli chodzi o społeczeństwo. I tutaj Jasnowidz Jackowski powiedział na temat sytuacji, która znajduje się w Testamencie czy w Pismie Świętym, już nie pamiętam dokładnie. I tam praktycznie, czy w Biblii, tak? Tam była sytuacja, że był, była pustynia. Na pustyni znajdował się diabeł. Tak? I praktycznie tutaj praktycznie była sytuacja, spotkanie tutaj Jezusa z diabłem. I diabeł powiedział, że, jeżeli oddasz mi pokłon, to cała praktycznie moja ziemia będzie twoja. Tak diabeł powiedział do właśnie Jezusa, że, jeżeli oddasz po prostu pokłon diabłowi, to cała ta ziemia będzie w jego posiadaniu, w posiadaniu Jezusa. No, oczywiście, Jezus tego nie zrobił. E, tak e, Natomiast to było, było właśnie to kuszenie. no To jest sytuacja też analogiczna, która ma miejsce z naszego życia. Tak? A więc niektórzy, e, naj, najprościej to można porównać, także na przykład tutaj są zmamieni kwestią finansową pieniędzy, chcą uzyskać tutaj właśnie pieniądze, e, no i dokonują przestępstwa po to, żeby się zbogacić w krótkim czasie, e, po to, żeby właśnie mieć ten dostęp do tego majątku, tych samochodów, blichtru, złota, e, nieruchomości. Potem i tak trafiają na przykład do więzienia, nic z tego nie mają, pożyli praktycznie chwilę w luksusie, tak, a potem i tak po prostu muszą za to odpokutować przez wiele lat. I tutaj podobna sytuacja, tak, że tak naprawdę my jesteśmy za bardzo pazerni, jeśli chodzi o życie, jeśli chodzi o ziemię, wszystko byśmy chcieli uzyskać, a to trzeba robić faktycznie małymi krokami. To jest jedna sprawa i druga sprawa no praktycznie nie jesteśmy u siebie, można powiedzieć, jeśli chodzi o ziemię, chociaż my możemy powiedzieć, no ja mam swoje mieszkanko, ja mam swój dom, mam po prostu gdzieś tam, gdzie mieszkam, tak, mam jakieś swoje gniazdko, gdzie mieszkam i tak dalej, no ale będąc na ziemi, jesteśmy tak naprawdę gośćmi, tak, jest pewna oś czasowa, od zera tam do 80 lat, załóżmy tam do 90 albo dalej. E, no Wiele osób umrze też po prostu w mocnym wieku, ale mniej więcej. Natomiast tak naprawdę tutaj mielibyśmy tylko być gośćmi na ziemi, tak? E, gośćmi na ziemi i według Jasnowidza jackowskiego największa wiara, nadzieja jest faktycznie w nas samych. No tylko muszę powiedzieć, że czasy, które teraz praktycznie mają miejsce, one powodują, że człowiek się staje bardziej egoistyczny pazerny, tak i rzeczywiście jakby my, 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 my coś za coś, tak ludzie może by się nawrócili, jeśli chodzi o wiarę katolicką, czy religię natomiast potrzebują jakby korzyść, bardzo często to można zobaczyć, na przykład ktoś ma jakieś problemy, czy finansowe, czy na przykład nowotwór nie chodzi do kościoła nagle się nawraca, idzie do kościoła i mówi Panie Boże, jeżeli po pozwolisz mi wygrać z tą chorobą, albo na przykład jeżeli wybuduję ten dom bez problemów to się nawrócę, będę chodził do kościoła Czyli to jest takie stawianie tak naprawdę warunków, jeśli chodzi o Boga, tak? Natomiast ta miłość do Boga czy wiara powinna być bezinteresowna przez wiele lat, a nie na zasadzie, że po prostu ktoś stawia warunek. Także ja będę cię wierzył, i tak dalej, jeżeli ty mi pomożesz. To tak, tak, tak samo jak jakiś targ, tak, tak że ja kupię te pomidory, a tak, jeżeli pani mi tutaj opuści tą cenę, praktycznie tam o 50 groszy za kilogram, to wezmę 5 kilo, nawet nie wezmę 2 kilo czy 3 kg, wezmę 5 kg. No więc no to, to jest zupełnie różnica. No, to nie może być kwestia wymiany, transakcji, jeśli chodzi o wiarę. Tylko kwestia po prostu pewnego przeświadczenia wewnętrznego. No właśnie, tutaj, według jasnowidza, nic nie dzieje się praktycznie przypadkowo, jeśli chodzi o życie że w tej sytuacji, w której teraz się znajdujemy trzeba oddać praktycznie swoje problemy jeśli chodzi o Boga no wiele osób na przykład krytykuje jak jasnowidz Jackowski może się w takich kwestiach na przykład wypowiadać, czy jest kaznodzieją, czy jest duchownym, tak, duchownym, tak przecież nie jest księdzem wiele osób na przykład krytykuje jasnowidza wiadomo jakie jest spojrzenie jeśli chodzi o kościół katolicki na kwestię jasnowidzenia no uznawane to jest tak naprawdę no, bardzo negatywnie krytykowane jest to praktycznie przez kościół katolicki tylko problem z tego typu, że jakby Jasnowiec Jackowski, no, jakby on jest wrzucany do jednego worka z wróżbami, z tarotem i tak dalej, z jakąś czarną magią, kulami i tak dalej, że kula ci przepowie przyszłość albo daj rękę ci po prostu powiem, jak będzie wyglądała przyszłość. Natomiast zobaczmy sobie, że Jasnowiec Jackowski, po pierwsze, wykorzystuje swój dar jasnowidzenia bona fide, czyli dobrej wierze, pomaga odnajdywać osoby zaginione zwłoki. Druga sprawa, nie wykorzystuje to sposób negatywny. Zresztą mówił, że nikt nie może posiąść tego umiejętności jasnowidzenia, jeżeli będzie po prostu chciał to wykorzystać w sposób negatywny tak, czyli jak na przykład odnajdywał tam jakiś pierścionek, jakaś osoba przyszła do niego, czy odnajdywał pierścionek, czy portfel, gdzie może się znajdować, no to nie jest tak, że na przykład kolega z pracy na przykład zgubi portfel i ja teraz się skupię, bo mam na przykład zdolności jasnowidzenia, żeby odnaleźć ten portfel, bo przechyczę kolegę, zabiorę mu pieniądze, tak, i wyrzucę ten portfel. No to w ten sposób jakby dar jasnowidzenia się nie sprawdzi. To jest wykorzystanie daru, daru jasnowidzenia w sposób pozytywny, no ale wiadomo, że Kościół katolicki nie jest, nie jest reformowany, delikatne są zmiany, jeśli chodzi o Kościół. Pewne doktryny czy założenia zostały przyjęte przez po prostu setkami laty i to się nie zmienia. Tak jak powiedziałem, kwestia jasnowidzenia ona wrzucona jest do okultyzmu, do praktycznie do tej kwestii magii, e, czarnowictwa i tak dalej, e, wróżb, tarota, e, tak, czy, czy g, takiej rzeczy. A to jest zupełnie inna sprawa. Chociaż ja nie mam nic przeciwko tamtym rzeczom. tak, e, Niech każdy sobie robi co, co praktycznie chce, byle nie robił krzywdy drugiej osobie, to też jest inna sprawa. No właśnie, napiszcie w komentarzach, czy rzeczywiście ludzkość powinna się nawrócić, gdzie właśnie teraz faktycznie e, obserwuje się odwrócenie od Kościoła katolickiego, że jeszcze więcej ludzi praktycznie odchodzi od wiary katolickiej od Kościoła. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się.